Witamy Was po raz kolejny z kambodżańskiej wyspy Korong. W sumie to mieliśmy spakować plecaki i ruszyć dalej, ale no właśnie, spontaniczne zmiany są niczym innym jak dobrym wstępem do nieplanowanej przygody. W dzisiejszym odcinku odkryjemy zupełnie inne oblicze wyspy. Odwiedzimy lasy na Morzu Nowe, sekretną plażę i spróbujemy znaleźć plankton przy pobliskiej plaży. Zapraszamy do oglądania! Za nami troszkę nieprzespana noc. W nocy szalała burza, może nawet jakiś sztorm, padał deszcz. I tak jak Wam ostatnio mówiłem, nasz domek jest drewniany. I okazało się, że jak intensywnie padał deszcz, to wpadała nam woda do środka. Leżąc sobie na łóżku, czułem takie delikatną mgiełkę, która mnie obudziła dzisiaj dwa razy w środku nocy. No ale nic, wstaliśmy już, idziemy zjeść jakieś śniadanko i za chwilę będziemy próbować ustalić jakiś plan działania na dzisiejszy i najbliższe kilka dni. A co ty tutaj sobie już wyrabiasz? Zamówiłam pancake'i i szamam. No moje ostatnie śniadanie z takim widokiem. O, moje też już przyszło. Thank you. A ja sobie standardowo wziąłem ryż z warzywami i jajeczko, bo w zasadzie nie mam już pomysłów, co by można było tutaj innego zjeść. To Wam jeszcze pokażę ten... Ja mam pomysł. Na co? No na leśniczki, jeszcze nie jadę. O. To ja Wam od razu pokażę ten widok, z jakim sobie jemy tutaj siadanko. O, dzień dobry. No jesteśmy dosłownie 50 metrów od pięknej plaży. A tam jest nasz domek. No dobra, to my jesteśmy już po śniadanku i idziemy na ostatni już spacer po plaży. To znaczy pewnie jeszcze niedługo będziemy chodzić po plaży, ale tutaj na tej wyspie ostatni raz. Dobra, to nasz plan wygląda następująco. O 13 odpływa nasza łódka z portu na Longset Beach. Mamy już załatwione miejsca i dopływa ona do Sihanoukville o godzinie 13:45 i tam mamy już tylko 15 minut zapasu, żeby dotrzeć na dworzec kolejowy. To akurat jest do zrobienia, jeśli dopłyniemy tam na czas. I co, zdążymy? Zdążymy, ale ja wpadłam teraz na pomysł, żeby może się zapytać ziomka, czy możemy zostać tu jeszcze jedną dłużej. O! Milena wpadła na pomysł. Pewien? No to idziemy i zapytamy, to będziemy wiedzieć. I wtedy podejmiemy dalsze kroki. No, idziemy. Obawiam się, że jednak nie będzie miał dla nas tego noclegu, bo strasznie dużo ludzi dzisiaj przyjechało. Udało się, możemy zostać jeszcze jedną noc dłużej i tutaj ziomeczek z tego hotelu podpowiedział nam kilka miejsc, które dzisiaj warto odwiedzić, także no ruszamy dalej zwiedzać wyspę i zostajemy. 1 hour 30 minutes with motorbike from the village with motorbike 30 minutes. 30 minutes here is not from here, from the village. I know, but it's not. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know... Plan zwiedzania mamy przygotowany. Idziemy znaleźć nasz skuterek, bo gdzieś tutaj jest zaparkowany. Mam nadzieję, że nikt nie ukradł ani sobie nie pożyczył. No i ruszamy na zwiedzanie najciekawszych miejsc na wyspie Korong. Pierwszym miejscem, które odwiedzimy jest... A nie, tutaj nic nie przeczytam. Prek Koang Kang Ecotourism Community. Kupiliśmy już bilety. Wstęp dla jednej osoby kosztował nas 6000, czyli jakieś $1.5. I teraz ruszamy na ścieżkę zorganizowaną pośród lasów na Morzu Nowym. Przy brzegu jest tutaj kilka takich chatek, gdzie można by sobie było zorganizować piknik.
zdecydowaliśmy, że wrócimy do startu i tam wynajmiemy sobie kajaki, bo w taki sposób będzie nam łatwiej odkryć to całe tutaj piękne miejsce. Jesteśmy w wypożyczalni, ale wygląda na to, że nikogo tutaj nie ma. Chyba coś właśnie idzie. O, chyba tak. Przypomniały mi się te kajaczki łabędziowe z parku Lumpini w Bangkoku. Tylko że tamte były za małe, a te są chyba trochę zaniedbane. Ale weźmiemy taki i będzie elegancko. Walimy to nieco to nagrane. Okay? Yeah, okay. Weźmiemy jedno tylko, co? Wiosło. Can you take just one? Oh, I don't need. So, which way is the better view? This way. This way, yeah. Okay, okay, thank you so much. So is it like a circle or just no, go there? You go back by this way too. This way? Yeah, yeah. No problem. Enjoy. Thanks. Thank you so much. Chcieliśmy jedno wiosło, żebym ja się czasem nie zmęczyła. Nie, bo zawsze jak ja mam też wiosło, to Patryk się drze na mnie, że tylko mu przeszkadzam. Nie? No tak to jest. Ja sobie powiosłuję spokojnie. No i tak sobie pływamy. I przypomniało mi się, jak byliśmy w Hondurasie na takim jeziorze i też właśnie pływaliśmy kajakiem i tam wpadła mi do wody karta SIM z telefonu. Zostaliśmy wtedy bez pieniędzy i bez w sumie dostępu do wszystkiego, nie? Jak to tam wtedy było, możesz opowiedzieć dokładnie, bo ja już nie pamiętam. Straciliśmy dostęp do bankowości elektronicznej, do social mediów i do wszystkich innych miejsc, w których zalogowanie wymagało podania kodu SMS-a. No. Czyli do wszystkiego. Byliśmy trochę w dupie, ale jakoś sobie poradziliśmy. Chyba wyrobiliśmy sobie duplikat karty SIM wtedy. Patryka mama nam podawała kody, nie? Czy coś tata takiego? Jeszcze wtedy też było trudno w ogóle zgrać się w czasie, bo pomiędzy Hondurasem a Wielką Brytanią jest, ile nie wiem, 6 albo 7 godzin różnicy. No i tak musieliśmy nieraz dość długo czekać, aż będziemy mogli gdzieś tam się zalogować albo potwierdzić jakąś operację. No. Lasy namorzynowe to niezwykle cenna pod względem ekologicznym, wiecznie zielona, wyjątkowa formacja roślinna, która występuje na styku morza i lądu, w bagnistych wybrzeżach oceanów oraz w ujściach rzek w strefie międzyzwrotnikowej. Namorzyny to rośliny, które przystosowały się do życia w środowiskach z wysokim zasoleniem, dużych falach morskich oraz częstych przypływów i odpływów. To tak w wielkim skrócie. Szacuje się, że powierzchnia lasów namorzynowych na całym świecie to około 150 tysięcy kilometrów kwadratowych. Są one wyniszczane w celu budowy portów, stawów hodowlanych, kurortów turystycznych, pól ryżowych i salin, czyli miejsc, w których pozyskuje się sól morską. Przytrafiło nam się coś strasznego. Tutaj leży mój pokrowiec, tutaj leży mój telefon i się suszy, bo właśnie wpadł mi tutaj do tej wody. Wszystko mi wpadło do wody, bo jak przypływaliśmy tutaj tym kajakiem, Patryk sobie wymyślił, że tutaj przypłyniemy i on sobie tutaj wystartuje drona. No i faktycznie tak zrobiliśmy, ale jak podpływaliśmy, uderzyliśmy w ten, w tamten taki korzeń, co jest, i wjechaliśmy, wpłynęliśmy w te drzewa. I taki wielki pająk na mnie spadł. Znaczy nie na mnie, bo jakby na mnie to już w ogóle by był zawał na miejscu, ale spadł po prostu tutaj, gdzie ja siedziałam, pająk wielkości, nie wiem czego, po prostu był tak wielki, taki Boże, taki wielki on był i wpadł na mnie tutaj i ja po prostu w ogóle nie myśląc o niczym, tak jakoś sekundę już siedziałam u Patryka, więc mogłam cały kajak przewrócić z naszym aparatem, z kamerką, z wszystkim. Ale na szczęście nie i ten pająk się zatrzymał tutaj w tej mojej komorze, więc podpłynęliśmy. I ja tak szybko chciałam wyjść z tego kajaka, że telefon mi wpadł do wody.
Ja prawie się poryciałam, w ogóle to było takie straszne, ten pająk, ja nie wiem, czy to nie jest taki pająk w ogóle, który on gryzie, kąsi. No to była tragedia, powiedz Patryk. No nie, no. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. Ja za bardzo nie wiedziałem, o co chodzi i myślałem, że to taki mały pajączek. Ale jak zeszliśmy z kajaka, no to on między naszą kamerką a aparatem sobie gdzieś buszował. I taki bydlak, powiedz. Bydlak, nie? Wielki, no. Ja mało się nie poryczałam, nie? To było takie straszne, jak on na mnie tam spadł. To po prostu tragedia, jeszcze ten telefon wpadł mi do wody, nie? Masakra. Jak byliśmy w Hondurasie, zgubiłam kartę w wodzie, utopiłam, a teraz telefon. Na szczęście to iPhone, więc ponoć wodoodporny. Mam nadzieję, że będzie działał. Płakałaś. Płakała? Tak, że pająk, że ratujcie mnie. Nie mówiłam, ratujcie mnie. Ale to jest ten pająk. Ale się poryłam strasznie, w ogóle nienawidzę pająków. Pająki to chyba jedyna rzecz na świecie, która by mogła nie istnieć i węże. A on jeszcze na mnie, i to nie taki zwykły pajączuś. To był taki wielki pająk, że każdy by się posrał z wrażenia. Naprawdę, masakra. Ja to, nie wiem, straciłam w ogóle rozum, jak on spadł tam. Nie? No, tak było. A ty mnie nie ratowałeś. Bo ja nie wiedziałem, o co chodzi. Mówiłam, że pająk. Ale myślałem, że to taki maleńki, że... szkoda zachodu. Ty tego w ogóle nie widziałeś? Nie. Później go widziałem. No później i co? Jak uciekł. A mój telefon... jak wyciągałeś? Wiosłem od kajaka. Był na szczęście... nie tak wcale głęboko, więc nawet nie trzeba było wchodzić do wody i uratowanie. No leży, suszy się, mam nadzieję, że będzie działał dobrze. To był horror, po prostu najgorsza rzecz, jaka mnie do tej pory spotkała w tych podróżach całych. Tragedia. Ja nie wiem, może znajdziemy w internetach, jak ten pająk wyglądał i wam pokażemy. Dobra, jednak idziemy usiąść trochę. Ochłoniemy i za chwilę lecimy dalej, bo mamy jeszcze kilka ciekawych pomysłów na dzisiaj. Nie ma koi, zero. To coś innego. Kokosa, no. So how much is the coconut? One latte. So we'll take just... chcesz? We'll take just one. If one and one for free. Mm-hmm. Yes, tak wygląda tutaj ta kawiarnia pomiędzy lasami namorzynowymi. Milena sobie już wynalazła huśtaweczkę. A ja chyba tam siądę w cieniu. Dostałem małego kokosika, fajny, zimny, akurat takie orzeźwienie, bo jest dzisiaj strasznie gorąco. Pogoda dopisuje, nie jest pochmurnie, jest bardzo słonecznie, a przez to jest też bardzo gorąco. A rano się nie zapowiadało, że będzie tak ładnie, nie? Nie, nawet mieliśmy już uciekać stąd, a jednak zostaliśmy i chyba nie żałujemy. No, nie. Poza tym małym pajączkiem. Niebezpiecznie. Ale ładna woda, czysta. A ta łódka zatopiona. A, dobra, źle pojechaliśmy, trzeba wracać. Chłopaki mówią, że wodospad jest gdzieś tam, więc musimy się kawałek wrócić, bo pojechaliśmy chyba za daleko i aż musieliśmy pokonać taki mostek i kawałek plaży. Siadaj maleńka i jedziemy.
rozpoczynamy, proszę Państwa, wędrówkę na wodospad. Milena prowadzi, a tutaj mamy takie piękne otoczenie lasów. Pewnie nie jedna osoba zastanawia się, gdzie ty, chłopie, idziesz, przecież jest pora sucha, nie pada deszcz i nie będzie żadnej wody w wodospadzie. A jednak, proszę Państwa, wczoraj troszkę popadał deszcz. Gościu z naszego hotelu mówił, że właśnie po takich opadach warto odwiedzić wodospad, a my też nie mamy nic do stracenia i wybieramy się na spacerek. No i się zaraz okaże, czy warto, czy też nie warto. Idziemy sobie przez dżunglę lub też las, ale fajnie, bo jest troszeczkę w cieniu, a dzisiaj jest gorąco i nie musimy się grzać. O, ktoś tutaj sobie zaparkował motor, więc to dobry znak. Jest też jakaś ścieżka wydeptana, więc coś mi się wydaje, że idziemy dobrą drogą. Spotkałem tutaj takiego ziomka, pytam się go, czy to dobra droga na wodospad. Mówi, że tak, ale nie ma nic wody. No i faktycznie są tutaj skały, po których mogłaby spływać woda, ale jej nie ma. Dziwne, nie? Jest wodospad, ale go nie ma. Można sobie wyobrazić, że gdyby było wody w wodospadzie, to by tutaj sobie ładnie spływało i tutaj cyk do głównego zbiornika by trafiało. Ale niestety pora sucha, jednak jest porą suchą, wody nie ma, nie będzie, więc uciekamy dalej. Mimo tych wczorajszych opadów. No mimo tych opadów wczorajszych. A tutaj znowu nas coś wystraszyło. Mały gekon. Gdzie? A tu. O, jak poleciał. Jak samo poleciał na mnie właśnie tamten fajny. To wracamy z powrotem po nasz skuterek i lecimy dalej. A ty węgorza jakiegoś. Jak ucieka skumany. Dobra. Może skubnął gdzieś z grilla. Nie, jak się ma. Biedny, boi się, że mu zabierzemy rybę. Przejechać przez wodę. O kurde. Mam nadzieję, że ten skuter przeżyje naszą wyprawę. O, co tu jest napisane? On the way to Haven, beach please. A przed chwilą widzieliśmy znak cold beer in 2 km. Czyli 2 km do zimnego piwka. Nie mam żadnego depozytu, ani nic. Nie? No, chciałam przez hotelu, nie chcieli od nas depozytu, paszportu, ani nic. Dali nam skuterek, a my jeździmy po takich drogach pięknych. Ale jedziemy na Lonely Beach, podobno najpiękniejsza plaża na wyspie. No zobaczymy, okaże się. Tak mówił ziomek w hotelu. Ziomek w hotelu też nam powiedział, że jest dzisiaj fajny wodospad po deszczu, a się okazało, że wodospadu nie ma. Więc zobaczymy, czy z plażą będzie tak jak mówił, czy może jednak inaczej. Paradise Walking. Muszą tymi znaczkami, żeby jednak się ktoś nie zawrócił. Stwierdził, że a nie dojedziemy, nic tam nie ma. A tutaj znaczki, takie tabliczki co kilkaset metrów przypominające, że coś tam czeka. Plaża jest. Plaża jest. Zostawiliśmy skuter na parkingu i ruszamy na plażę. A tutaj zobaczcie, domeczki, nie wiem, 100 metrów od plaży. Mógłbym w takim zamieszkać, ale nie na dłużej niż na tydzień, bo pewnie później zaczęłoby mi się już nudzić. A tutaj o, cisza, spokój. A tutaj ścieżka, która prowadzi nas do baru i restauracji też. Właśnie spotkaliśmy ziomeczków z hotelu, tych samych, którzy podsłuchiwali, jak gościu pracujący tam, w zasadzie prowadzący ten hotel, podpowiadał nam, gdzie warto pojechać. Mówią, że mega super, fajni ludzie, fajne widoczki. Gdzieś mi tutaj Milena zginęła, ale chyba jesteśmy na miejscu. Trzeba zdjąć buty.
chwila prawdy, czy mam dziurawe skarpetki. Nie, eleganckie. Gdzie one? A tu. Bonjour. Tu się domawia, ktoś przyjdzie, czy trzeba gdzieś iść? Do jedzenia zamówiłam sobie green curry i to jest takie wege, bez mięsa. Żółte curry. A co powiedziałam? Że niebieskie. Nie, zielone. Nie powiedziałam. Jaś green curry. Tak? No. No to yellow curry. A Patryk ma, nie wiem co ma, miks warzyw. Danie nazywa się Angkor Wat. I widzę, że jest tutaj ryż, warzywa, kalafior i taka papryczka chili, ale to jest tylko dla odważnych. Twoje dobre, moje jeszcze nie. Tutaj jest awantura o nie wiem, o czyjeś majtki. Komuś ukradły i się szarpią, o nie. Szczeniaki, tu są jeszcze dwa. No, też się bawią. Tu chyba mama idzie. Przyniosło jedzenie. Już ukradł. Pojedzone, to teraz możemy iść na plażę, troszkę poplażować, a potem jeszcze chcemy iść w jedno fajne miejsce na zachód słońca. Jechać, nie? No jechać, jechać. Ale to jeszcze mamy sporo czasu. Uważaj, ci nogę utnie. Trzeba pędzić, proszę Państwa, bo zaraz zachód słońca, a my musimy dojechać na plażę Long Beach. Nie wiem, mamy może 40 minut, 30 minut jazdy i półtora godziny do zachodu słońca, także powinniśmy się wyrobić. No, i taki jest plan. Już. Gdzie ty tam, chłopie, ryby łowisz w rzece? W jakimś bajorku. Tam ryb nie ma. O, ale jest bafuł. Ale to inny. Jest krowa. Inne bydle. I znowu chyba tutaj będziemy przejeżdżać przez wodę. No, ale jest mniej. Mniej wody. No. Przejeżdżając przez rzekę motorem, najważniejsze jest, żeby się nie zatrzymać na środku. Bo wtedy buty do kostek mokre. Mówię wam. Trochę nam długo idzie dojazd do tej plaży, także nie wiadomo, czy zdążymy na ten zachód. A fajnie by było, żebyśmy jednak dojechali, bo to jest nasz ostatni dzień na wyspie. No, a nie byliśmy jeszcze na żadnym ani wschodzie, ani zachodzie, więc chociażby ten jeden wieczór fajnie było. Ale to zobaczymy, będziemy próbować, nie? No, a mamy w planach jeszcze wstać na wschód słońca, bo ziomek z hotelu powiedział nam, że u nas na naszej plaży jest fajny wschód słońca, więc zobaczymy, może uda nam się wstać. Jak dzisiaj nie zdążymy na zachód, to na pewno wstaniemy na wschód. A jak dzisiaj zdążymy na wschód, to nie wiadomo, będzie ładny, to czy wstaniemy na zachód. Wszystko się okaże. Czas pokaże. To spadła. Spadła siatka. Tam leży. Biedna jest ta czapka. Biedna, już zmasakrowana kilka razy, bo mu spadła. Dobra, jedziemy. Można jechać. Ups. Ruch taki, że... A w ogóle to tutaj dzieci jeżdżą na tych motorkach ze szkoły, sobie wracają. I wszystkie te motorki mnie wyprzedzają.
zdążyliśmy. Już dużo osób siedzi i czeka na zachód. Before I saw who I could be, kept thinking, where did I go wrong? Then realizing where I do come from, was asking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. Tankujemy skuterka i w Kambodży się to robi za pomocą butelki i lejka. Chyba oleju nam nie wlewa. Nawet mnie nie widać. Widać mnie czy mnie nie widać? Nie wiem. Jak mnie nie widać, no to tutaj jestem, musicie mi uwierzyć na słowo. A jak mnie widać, no to cześć. Nie, chciałam powiedzieć, że po prostu najchętniej już byśmy poszli spać. U nas jest godzina 21. Wiem, że to wcześniej na spanie, ale dzisiaj mieliśmy taki, no, lekki, nie lekki, ciężki, nie ciężki dzień, więc już byśmy poszli spać, ale dowiedzieliśmy się, że u nas na plaży jest plankton i no chcielibyśmy go zobaczyć, a ponoć najlepiej go widać, jak jest najciemniej na dworze, jak są wszystkie światła zgaszone, więc ziomeczek tutaj z hotelu powiedział, że najlepiej tam pójść o drugiej w nocy. No a o drugiej w nocy to ja już teraz wiem, że nie pójdę, bo będę spała na 100% i daliśmy sobie czas do godziny 11, więc może nam się uda tam dotrzeć no właśnie na 11, jeżeli nie zasnę. A tam Patryczek montuje sobie vlogaski, próbuję wrzucić jakiegoś na dzisiaj, ale przez to, że mamy tak słaby internet, no to chyba nic z tego nie będzie. No dobra, mamy już prawie godzinę 23 i idziemy na plażę. Zobaczymy, może uda nam się dojrzeć plankton. Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy, więc nawet nie wiem, czego się spodziewać. Ale dobra, ruszamy. No dobra, jesteśmy już na plaży. Zaraz gdzieś tutaj zostawimy laczuszki i wchodzimy do wody. Boję się. Czego? Boję się, że mnie coś ugryzie tam w wodzie. Jest tak ciemno. Tu to tak. Wchodzimy do wody. Zimno. Troszkę zimno. Pokazujemy wam plankton, którego nie widać na kamerce, nic a nic. Generalnie inaczej sobie to trochę wyobrażałem, bo w internetach krążą zdjęcia takich niebieskich pól na wodzie, a tutaj po prostu jest tak, że jak się ruszy ręką, to robią się takie malutkie świetliki. Takie perełki jakby maluszkie. Tak. Gołym okiem to widać, ale kamera najprawdopodobniej nic nie pokaże. Nic, kompletnie jest ciemna plama. Ale w rzeczywistości no spoko, fajne. Ale bardzo fajne doświadczenie. Im pójdzie się głębiej, tym ciekawiej to wygląda. A ja już stoję na palcach, bo trzymam i kamerkę, i telefon, i nie chcę nic utopić. No, więc to musimy się cofnąć w stronę brzegu. Może Patryk znajdziesz jakieś takie przebitki z internetu, a tutaj żeby pokazać. Tego. Ale to nie wiem, to pewnie nie widać. Ale w internecie może są takie filmy. Może są, no. Można pokazać, to będziecie mogli zobaczyć to, co my. No to proszę Państwa, opuszczamy już nasz drewniany domek i gościu tutaj z resortu zawiezie nas do portu, gdzie będziemy musieli trochę poczekać, może sobie zjemy śniadanie i o 10:00 mamy prom do Sihanoukville. Dojechaliśmy już do promu, czekamy na naszą łódkę i w międzyczasie sobie zamówiliśmy śniadanie. Tutaj na śniadanie zazwyczaj się je zupę, więc sobie zamówiłam zupę z makaronem ryżowym. No i jem. Smacznego. Dziękuję. No proszę Państwa, my już powoli jesteśmy w porcie. Znaczy powoli, jesteśmy już w porcie. Być może nawet już nasza łódka czeka. Mamy bileciki. I mam nadzieję, że bezproblemowo dotrzemy na ląd. Planowo odpływamy za niecałą godzinę. I też dobrze byłoby, gdyby jednak obyło się bez żadnych opóźnień, bo tam mamy taki delikatny zapas czasu, żeby zdążyć jeszcze na dworzec kolejowy dojechać. No ale to zobaczymy, na spokojnie. A dzisiaj taka pogoda troszeczkę pochmurna, ale ważne, że nie ma fal.
i że będzie można spokojnie dotrzeć, bo niestety mam chorobę morską i jest ciężko. To jednak nie nasz, więc musimy czekać. Przypłynął kolejny prom, ale to nie nasz. Nasz podobno jest w drodze, ale go nie widać. No dobra, łódka już jest z delikatnym opóźnieniem, ale zaraz ruszamy. Tutaj w Kambodży wszystko jest z delikatnym opóźnieniem. I nigdzie nie ma papierów dalej. Miejsca siedzące i to w dodatku pod oknem. Patryk ma chorobę lokomocyjną, więc on zawsze musi siedzieć gdzieś tutaj blisko okna, żeby patrzeć przez horyzont, ale dzisiaj się zajęło. Nasza pełna wrażeń przygoda na kambodżańskiej wyspie Korong dobiegła końca. Naszym kolejnym przystankiem w podróży będzie często pomijane miasteczko, które ma całkiem sporo do zaoferowania. Góry znajdujące się na terenie Parku Narodowego, kolejna kajakowa wycieczka i mnóstwo przyrody. Czeka nas kilkugodzinna podróż pociągiem. Aby nie przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj nasz kanał. Oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robisz. I koniecznie daj nam znać, czy podobał Ci się dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.